on ma prawo być zmęczony, bo na pewno wiecie, że w ostatnich miesiącach Robert Lewandowski jest człowiekiem bardzo zajętym, już abstrahuje od kwestii czysto piłkarskich, ale wiemy, że też siedzi mu na głowie, no sam sobie to wybrał. Firma producencka, która praktycznie monitoruje każdy jego krok, czyli Euro 2020, wakacje, wyjazdy po odebranie Złotego Buta, bo przygotowywany jest film dokumentalny. Ja zastanawiam się, czy on po prostu nie jest gościem, który ma tego wszystkiego dosyć, bo już abstrahując od tego, że Robert Lewandowski jest gwiazdą i że zawsze czegoś się od niego oczekuje, on zresztą wie, że dzisiaj nie ma szansy na nawiązanie nowej relacji, w której ktoś czegoś od niego nie będzie chciał, czyli relacji bezinteresownej, chyba że jest ekstremalnie bogatym człowiekiem. I zastanawiam się, czy Lewandowski nie chciał oddechu, z drugiej strony panowie Ronaldo grał. No ale święty, no gdyby chciał oddechu, to by wyjechał do Mikołajek chociaż, a nie siedział na ławce rezerwowych na Narodowym. Znaczy ja tego w ogóle ale nie kupuję, wiesz, że on chciał takiego oddechu. Ale nie masz takiego wrażenia, że Lewandowski czasami to chce pokazać, no zobaczcie jak jest beze mnie, mi się wydaje, że macie ten rower, spróbujcie pedałować.